Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Moi drodzy, będziemy sobie robić dzisiaj kolejne wyzwania w tej wspaniałej grze. Tylko nie wiem właśnie jakim samochodem. Mam mało kasy, więc chyba będę musiał, nie wiem, wziąć samochód, który już wcześniej sobie kupiłem. Z moim głosem jeszcze jest coś, jest nie tak. Jeszcze budzę się z wielkim, kurde, tylko muchą w gardle. Ale już jest lepiej, już widzicie, że mogę w miarę normalnie mówić. No i mam nadzieję, że tak zostanie. Ile mam kasy? 22 tysiące, to jest strasznie mało. Wow, co tu się odblokowało? Jakiś Bentley, ale inny. Ciekaw, nigdy nie widziałem tego. Nie wiem, jak się czyta nazwę tego, nie będę kozaczył. Kaleczył. Dobra, wybierzemy sobie jakieś auto, które już mam. Camaro Z28. Kurde, zajebisty wóz. On się wydaje mały ogólnie w tej grze, ale normalnie w rzeczywistości jest zajebisty. W sensie zajebiście wielki. O, może tak. Biorę sobie Corvette ZR1, bo jest zajebista. Po prostu jest niesamowita. Świetnie się driftuje, chociaż nie jest to samochód w tej grze zrobiony do driftu specjalnie. To jest coś niesamowitego. Ojej. Ojej. No tak, zapomniałem, że nitro nie naciska się tu, a jak w wszystkich normalnych grach wyścigowych. What the fuck, co to było? Ej, zobaczcie! Camaro jest zatopione w ziemi. What the fuck? Ja myślałem, że to jakiś super ekstra unikalny sportowy wóz, no nie? Ja się tak zastanawiam, co to tutaj jedzie. O, zobaczcie, co ta korweta. Oj, tutaj za słabo wyszło. Dobra. To spróbujemy ładnie wejść. Uwaga! Oh yeah! No, dobra, tak sobie wyszło. Tu mam jakieś wyzwanie filmowe. Chwileczkę, ale czy ja go już robiłem? Nie robiłem. No to gram. 10 tysięcy tylko. Nie, to coś słabizna. Dobra, teraz prawdopodobnie będę jechał innym samochodem niż ten, który miałem, czyli Corvette ZR1. Tak, to jest... Co to jest? Gran Torino! Ciekawe. Mogę tu używać... Nie mogę używać boosta, niestety. Musimy tutaj polegać tylko i wyłącznie na moich... driverowych umiejętnościach i jazdy. A zobaczcie, mój Gran Torino też się... mocno tutaj uszkodził przy tym zderzeniu. To mi się nie podoba, no bo... troszeczkę większe mu tam uszkodzenia zadałem, ale mój samochód też się sporo popsuł. Oj, chyba źle trochę pojechałem. Chyba trochę bardzo źle. Choroba. Nie. Spadaj. On jest na dole. To diabła. Może się uda jeszcze jakoś tutaj, zobaczcie. Muszę go jakoś złapać tu. Przez stację, może się... Nie, dupa. Jeszcze raz, da się to powtórzyć? Zaraz rozpocznę od nowa. On pojechał jakąś boczną ścieżką, która była takim skrótem pod tą autostradę, nazwijmy to. I dlatego mi zwiał tak łatwo. Co myślicie o Gran Torino, co? W środku jakiś koleś siedzi, to jest jakieś wyzwanie filmowe. Ba! Znowu tu samym miejscu oberwał. No ale tym razem chyba mu nawet, a może i takie same uszkodzenia zadałem. Tu jakiś kozak jedzie. Zobaczcie, w ogóle stare, same stare samochody. Tam chyba Firebird jechał sobie. Pontiac. Spadaj, rusztowanie. I teraz. Gonimy dział. W ogóle jak te samochody brzmią, to jest coś niesamowitego. Co ciekawe, nie wiem, pewnie większość z was wie, no bo wątpię, żeby na moim kanale nie było osoby, która by się nie interesowała chociaż w najmniejszym stopniu samochodami, motoryzacją. Także nie wiem, czy wiecie, ale na pewno wiecie, że samochody amerykańskie, szczególnie też stare, miały bardzo dużą pojemność silników, w sensie, i też oczywiście dużo paliły, ale no, miały niewielką moc właśnie w stosunku do tej pojemności, w porównaniu oczywiście do dzisiejszych samochodów. Kiedyś paliwo, benzyna, ropa, ropy wtedy nie było, tak może tak jeszcze nie była popularna, bo każdy na benzyniaku jechał, no bez przesady. Tylko ropy były w tych większych... Rowery! Ropy były w tych większych pojazdach, jak tiry i tak dalej. Więc wtedy każdy po prostu myślał, o, zajebisty, jakiś tam wielki silnik, ogromny. To było fajne. O, mogę sobie koguty włączyć i wyłączyć.
Także wielkie silniki. Mała moc. Ale niesamowite brzmienie. Zdecydowanie. No dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj mamy mniejszą pojemność. Bach! Mniejszą pojemność, ale także większą moc. I chyba też razem z tą większą mocą, mniejszą pojemnością idzie też mniejsza wytrzymałość, co jest raczej wadą. Dać tu. Czy on ma El Camino? Tak, to jest Chevrolet El Camino SS. Trąbi na mnie. Widzieliście, że już pod koniec teraz koło miał takie skręcone w lewo te lewe koło. Dobra, wykonałem sobie to zadanie. Dostałem 10 tysięcy tych kredytów. Nie jest dużo, no ale chodzi o to, żeby wykonać zadanie, tak? Dobra, tu mamy jakieś policyjne. Cały czas mogę kupić tego Chargera tenerskiego, ale na razie sobie daruję. Dobra. To jest, co będzie coś prostego. 5000 punktów muszę zdobyć. Podejrzewam, że będę jechał moją korwetą piękną. Nie! Driftującym Nissanem. Oh yeah. Dobra, co muszę zrobić? Driftuj, ukończ trasę, dobra. Oh yeah. Fajnie, że nie ma teraz ruchu ulicznego, możemy poszaleć. Oh yeah. Fajny ten Nissan jest. Ja ogólnie bardzo lubię ten model. Ale to nie jest chyba tutaj w tej grze dodatkowo jakoś poszerzony. Tak mi się... A może nie? Może nie jest poszerzony. Sorki, musiałem sobie odkasłać. Hop, 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 hop. Bardzo fajnie. To jest taka specjalna japońska dzielnica i dlatego nas tu wpieprzyli z tym Nissanem. Bardzo fajna, fajny motyw. Dobra, i teraz tu. Wow! Ej, naprawdę bardzo fajnie się wchodzi w zakręty tym Nissanem, chociaż powiem wam, że lepiej korwetą ZR1. Nissan może jest taki lepszy do opanowania podczas driftu, ale korweta może polecieć taki długi, ładny drift, a nie taki, można powiedzieć, bo to jest bardziej power slide moim zdaniem. Teraz to, co robimy, prawda? Chociaż może to też kwestia wprawy, no widzicie, że ja trochę amatorsko teraz się ślizgam. Okej. Tutaj chyba mamy jakieś okrążenia po prostu. O. Tu w zasadzie chyba nawet nie chodzi o to, aby driftować, bo driftowanie to jest zabawa dla nas. W sensie nie dostajemy za to jakichś dodatkowych punktów. Tylko to tak po prostu. Ogólnie chodzi o ukończenie tej trasy i już. 25 i mamy 20 sekund na ukończenie. A nie jest takie trudne, chyba. No dobra, uda się. Yeah. On prawie bym skusił, ale się udało. Twój wynik. 1000 coś tam. Dobra. Aha, to jednak był jakiś tam wynik za drifty. No i tak trzeba było ukończyć to w określonym czasie, więc jakbym chciał dopieścić ten wynik, to bym musiał mieć trochę więcej czasu może. A może nie. Tutaj mamy jakieś wyzwanie policyjne. Zobaczmy sobie. Skasuj uciekiniera. Okej, to lubię. Mam nadzieję, że będzie tym razem korweta. Będę pewnie gonił jakiegoś buggy, bo buggy mam odblokować. Tak jest. Ol, zapieprza! W ogóle, jeśli chodzi o buggy, jeden mój znajomy kiedyś zrobił sobie buggy. Z tego tak, zrobił sobie buggy właśnie. Z tym, że w Polsce jest problem z rejestracją takiego pojazdu, no i można się poruszać nim jedynie w najlepszym razie po polnych drogach, jeśli nic nas nie złapie. Też nie zawsze, bo w lesie, nie wiem czy wiecie, ale też nie można specjalnie hałasować ze względu na zwierzęta. Więc no czasami są też problemy, jeśli sobie jeździcie motorami. Ale nie zawsze, no bo tam nie zawsze też leśniczy o to dbają. Czy też w niektórych lasach nie ma jakby na to obostrzenia. Natomiast co do buggy, no właśnie tutaj jest problem z rejestracją. To jest bardzo lekki samochód, skrajnie niebezpieczny do jazdy po drodze i ciężko go dopuścić właściwie do jazdy po drogach, więc to jest tylko wóz taki, o, do jazdy po bezdrożach, można powiedzieć, 100%, no bo on jest do tego właściwie tworzony, tak? Wbijacie się gdzieś tam na pustynię i ciach. Nie wiem, czy ta wersja, tutaj, którą gonię teraz,
Posiada zintegrowany silnik z wałami napędowymi, bo nie wiem czy wiecie, ale aby osiągnąć jeszcze mniejszą wagę w tych samochodach tego typu i nie tylko w tych, na przykład w starych, znaczy w ogóle teraz w formule pierwszej i ogólnie we wszystkich takich wyścigówkach integruje się silnik z wałami napędowymi, tak aby zredukować właśnie tą wagę. No bo przecież waga jest dużo ważniejsza niż moc silnika, czy moc całej jednostki napędowa oczywiście. Dlatego tak bardzo ważna jest waga w pojazdach. Nie wiem dlaczego ten buggy ucieka mi na właśnie drogach, skoro on jest na bezdroża i na bezdrożach pewnie by mi uciekł. A właśnie tak patrzę, ale tu chyba nie mamy integracji z wałami napędowymi. A w niektórych buggy właśnie jest to robione, chociaż też często, żeby iść tak na łatwiznę, bo to jest jednak trudno konstrukcyjnie wykonać, podejrzewam. To właśnie idzie się na łatwiznę i robi się takiego, o. No i powiem wam, że te samochody są bardzo lekkie i nawet jak zainstalujemy sobie taki, nie wiem, byle jakiś silnik od malucha, to i tak ma kopa niezłego. No wyobraźcie sobie, 200 kilo, wsiadacie, ileś tam koni mechanicznych, niedużo nawet. Nie mówię, że taki silnik jak od kosiarki, ale jakiś nieduży, naprawdę, 1-3. I macie takiego buta, że to mózg staje. Chciałem się kiedyś takim czymś przejechać, chociażby na jakichś tam wydmach, nie wiem, gdziekolwiek. W Polsce na pewno gdzieś tam są jakieś takie wyścigi organizowane. Podejrzewam, że to by był fajny motyw. Kurde. No poszaleć takim czymś to była masakra. I też nie jest to tam jakoś specjalnie niebezpieczne, bo to jest szeroki pojazd. Można się tam wywrócić, ale macie kask. Macie przecież rurki. Można sobie tam, nie wiem, ewentualnie jakieś obicia zrobić i tyle. Macie przecież krzesło wyścigowe, pasy. Nie ma problemu. Dobra, co musimy zrobić? Zniszcz ścigających się. O kurde. Czekajcie. Oj, przepraszam bardzo, ale mam naprawdę straszne problemy teraz z głosem. Tak, Lucek się zapił po Sylwestrze. Ja nie piję, moi drodzy, ja już z głosem mam problem przed Sylwestrem. Się zaziębiłem po prostu gdzieś. Chodź tu dziad. O, tak, Homer, no kurde, tu trzeba naprawdę nieźle ich rypać. Boch! Ale zajebiasy ten Range Rover. Ja już wam opowiadałem o nim, jak go widziałem raz. Boch! Boch! Po prostu megaśne przyspieszenie ma ten samochód. Zresztą, w odcinku z Car Mechanica widzieliście, że nawet na dragu takie samochody spisują się świetnie. Oczywiście jest to gra, ale trakcja jest, była tam nieźle odwzorowana. Dobra, bierzemy grubą rybę. Uwaga! Bok, bok! Będzie dwóch? Chyba dwóch rozwaliłem naraz. Chyba rozwaliłem dwóch naraz. I bierzemy tego dziada. Chodź tu. Bok, bok! Kurde, mało brakowało. Jak oni tutaj... Dobra, wracamy do korwety. Może się coś uda zdziałać. Oj, ledwo żyje ta korweta. Co to się podziało? Łoda, dobra, ma to gdzieś. Próbujemy coś od czołówki. A nie, ten nie da rady. Kurde, nic nie ma tutaj ciężkiego. Ten jest, ale ten nie zdąży. Choroba. Gdzie oni są? Tu już. Ja nie wiem, czy pojadą prosto. Chyba będą jechać prosto. Dobra, zaryzykuję i wezmę tego. Jadą prosto, świetnie. Koła skubił. Dosłownie, dobra, teraz ten. O nie, 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 nie. Co to jest? FA. To jest F150. A ten stary model. Wow! Babka jechała w środku. Nieźle. Dobra, 25 tysięcy kredytów. Świetnie. Coraz więcej mam kredytów, jest coraz lepiej. I odblokowałem Hammera H3X. Uuu, jakiś ciekawy model. No dobra, tu mamy kolejne jakieś wyzwanie policyjne, zdaje się. Zobaczmy je sobie. Cadillac, o wiem, to też jest SUV. Nie potrafię wymówić nazwy tego samochodu. Nie chcę też kaleczyć, ale on był chociażby w Need for Speed Underground 2. Wow. Wow.
Zgub policję. Dotrzyj do celu. God damn it! Moja korweta! Wow! Ej, what the fuck, nie, od początku. Sorki. Oj, masakra. Ubierajcie się ciepło na dwór, bo nie wiadomo, kiedy was złapie. No dobra, teraz tak. Gubimy policjantów, mam wspaniałą korwetę ZR1. Oh yeah! Na razie ho. Hio, hio. Ops, 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 ops. I zgubiona policja, teraz tylko dotrzeć do celu w wyznaczonym czasie, to jest 2000 kilometrów. No trochę więcej jak 2000. Gdzie to dokładnie może być? A, to chyba jadę dobrze. Okej. Okay. O. What? O kurde, prawie bym się rozwalił. Dobra. Tu jakoś pojedziemy. Tutaj, teraz w prawo. Drift all. Piękny. Zobacz. Aj, zajebiste po prostu. Tylko szkoda, no właśnie, cały czas narzekam na te ograniczenie, na to ograniczenie prędkości. No, te ograniczenie właściwie, dobrze powiedziałem. Prędkości w tej grze do 320 km na godzinę, no to jest jakaś makabra. Jak może być ograniczenie w grze wyścigowej do 320 km na godzinę? Powinno być jak w NFS World, maksymalna prędkość 1080 km na godzinę. Okej. Okay. I gotowe. Uciekłeś gliną. Świetnie. No to co? To było łatwe dosyć. Zdobyłem sobie trochę tej gotówki, ale jeszcze sporo brakuje. O, policyjnego tego suwa odblokowałem. Ciekawe. A czemu tu jest taka jakaś dziwna gwiazdka? Zobaczcie. A nie, to mój ten. To mój znacznik jest po prostu. Tu mamy jakieś coś. A właśnie, odblokowałem sobie tego bugi. Właśnie warto by było sobie przetestować. O, Ford Mustang GT? Ale jakiś... Aha, Fast Bug. To nie wiem, który to będzie, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Ale to jest chyba ten stary, zdaje się. O. Tu by się przydało bugi, co? Bo tu startujemy z... bez droży. Znaczy no, z shooterowej drogi. Więc podejrzewam, że... O-o. Więc podejrzewam, że cały czas będziemy tutaj jechać, a korweta się niestety do takich dróg słabo nadaje. Właśnie przydałby się tu ten buggy, którego wygrałem ostatnio, czy dzisiaj, przed chwilą. Znaczy jeszcze go nie kupiłem. O! Za duża prędkość, i wyleciałem, widzicie? No jak to czasem jest. No idź mi stąd, ty pierdziawko. Jaki głupi samochód taki. Zobaczcie, wow! Pięknie, 8 na 17, to już niedaleko. Nitrujemy, tu będzie jakaś skocznia, bo chcę wyskoczyć. No kurde, jak na zawołanie, tylko nie w tą stronę. Au, Jaguar, co ty robisz? Ona teraz tu. Uhohoho, pięknie. No, już? O, nie! Tak to nie będzie, moi drodzy. Tak to być nie będzie. Zmieniamy samochód. Zmieniam samochód na jakiegoś buggy. Ja na pewno mam takie... O, a to wyzwanie, zobaczcie. 50 tysięcy się dostaje, więc warto kupić nowy samochód i osiągnąć tutaj wymagany czas. Ops, pojazdy. Dobra, to będzie jakaś niestandardowa nazwa. Podejrzewam. O, kurde, co to w ogóle jest? Wszystkie możliwe ciężarówki. Uuu, zobaczcie, to jest ciekawe. Dobra. To nie Hudson? To nie jeszcze. O, ten by się tam spisał. Lamborghini raczej, a może... Gallardo? Dobra, ale tu coś mamy. Jeep? Nie. Lancia, o.
Stratos. Mogę ją kupić, jak nie będę miał... O kurde, ale Gran Turismo zajebiście wygląda, co? Tu mamy te Mercedesy. Tu nie mamy nic offroadowego. Zonda Cinque jeszcze nie odblokowana. Tu mamy Cobra. Kupiłem ją chyba w poprzednim odcinku. Volkswagen. Tu mamy tego Buggy. Jego już kupiłem, ale on jest słaby, strasznie powolny. Ale tu mamy właśnie to, co chcę. Oh yeah. No i dobra. Próbujemy. Hu. Zobaczmy, jak ktoś mi... O kurde. Czy to ma zintegrowany silnik? Ej, chyba... Chyba ma... Ej, chyba ma, zobaczcie. Bo ja tu nie widzę... No, to jest chyba cała taka jednostka napędowa zintegrowana. Ale zajebiaszcze to wygląda. Kurde. Jak brzmi, ej! Jak to wygląda, jak to zawieszenie chodzi świetnie. Niesamowite po prostu. Na asfalcie strasznie driftuje, a wiecie czemu? Bo mamy tutaj taki bieżnik, nie wiem czy to widać na YouTubie. Ale jest tu taki bieżnik z kolcami. Są jeszcze takie łopatki montowane w buggy, w samochodach buggy. Które na przykład bardzo przydają się na piaskach. Zaraz, to było, które wyzwanie? Za 50 tysięcy któreś. Tylko, że łopatki też nie na wszystkich zawodach są niedostępne, tylko jak to się zabrakuje mi słowa. Nie na wszystkich zawodach są dozwolone, o. I właśnie często montuje się jakieś tam inne bieżniki, jak na przykład takie kolce. Bo z łopatkami po prostu byłoby za prosto. Ale wcale nie jest szybki ten wóz, wiecie? Może być prosto, może być trudno, znaczy się. Zobaczymy, zobaczymy. Może być trudno, tym bardziej, że... Ach, na asfalcie będzie się ślizgał. Strasznie, oj, oj, oj. Wow, ale jak to wygląda! W ogóle masakra! Pieprze, ja chcę tym pojeździć trochę. No zobaczcie, jak to wygląda zajebiście. W dupie mam. Nie chcę. No gdzie restart? Dobra, spróbuję jeszcze raz, ale jak jedziesz driftem, te koła jakoś z przodu tak boksują zajebiście. Coś niesamowitego, no skumajcie. Teraz wyjadę z tych polnych, to zobaczycie. Na polnych samochód spisuje się naprawdę świetnie. Wow. Coś wspaniałego. Aż normalnie gardło mi przestało boleć. Dobra. I patrzcie, co tu się dzieje. Wow. Z drogę! Zajebiste. Wiecie, jak tym się fajnie jeździ? To jest coś niesamowitego. Tylko, żebym zdążył na czas. No już mnie nawet to nie interesuje. Chcę po prostu pojeździć tym pojazdem. To jest coś wspaniałego. Ooo. Yeah! Udało się. Ale teraz będzie trudno, no bo niestety, jak widzicie, niska prędkość maksymalna. Jezus, no przecież zdążyłem, hej! Mam gdzieś te wyzwanie, zrobimy sobie je w następnym odcinku. Jeszcze chwilę chcę pojeździć tym buggy. Fajny wóz. W drugą stronę. Chociaż on jest na bezdroża. To tutaj nie mamy aż tych bezdroży tak dużo, ten pasek taki jeden. Ale na asfalcie się tu fajnie wygląda w ogóle. Jak to zawieszenie chodzi. Te zawieszenie. Wow. Ja pierdziele. Zajebioza, kurde. Coś niesamowitego. Super sprawa, moi drodzy. Chciałem kiedyś pojeździć takim buggy. To musi być niezła frajda. John Tenner oczywiście bez kasku jedzie tam, nie boi się. No jak widzicie, tutaj nie ma miejsca nawet na rejestrację. Kurde. I jak to chodzi? Zajebioza.
Dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku z Drivera San Francisco. Trochę sobie kasy zarobiłem. Oczywiście zbieram ją tam, znaczy zbieram, nie zbieram, po prostu gram sobie w te wyzwania. Są bardzo fajne i ciekawe i fajnie się je robi. A szczególnie jak odkrywamy coraz to lepsze samochody, no kurde. Super to się prezentuje, sorki moi drodzy, jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa!